zapraszali z tych wagonów. Wszystkie pełne zboża. No to sprawdzamy, czy jest pusty, czy nie? Panowie! Sprawdzamy chyba, nie? Zobaczymy, czy jest pusty. No co ej tam? No zobaczymy, czy jest pusty. No tak. Miał być zakaz. Zobaczcie, miały nie jeździć, to co chodzi, panie zawódco, halo, chciałem pogadać. Jeździmy. Umowa? Umowa to jest umowa. Spokojnie, panowie. Pewnie plewy. Popierza może. Ile jest? Panowie, ja chciałem wam zgłosić, że ten pociąg nie jest pusty, a jest zakaz wwozu do naszego kraju z Ukrainy, jako takich towarów, które wymieniliście na tej ustawie. Proszę to sprawdzić, ja wam to zgłaszam. Panowie, weźcie innego człowieka od nas, idźcie na wagony, jak się zatrzymają, żeby było bezpiecznie i pokażcie, co jest w środku. Weźcie swoich 10, naszego jednego, idźcie. I jeszcze 12 policjantów. No na 30 weź. Oni się Kaczyńskiego boją tam. I Kaczyńskiego może tam wziąć. Ale to byłby żywy dowód. Tak, a nie, to tak się... Kaczyńskiego to też czeka, to już czekają. No i co? Dobrze. Nagraj. A nie, nagraj pan te wagony, które miały puste jeździć, a są pełne. A nie nagrywaj pan tutaj niewinnych ludzi. Którzy wiedzą o co walczy. Zresztą pan nie jest w teamie, bo nie ma pan czapki Chicago Bulls. Kolega kamerzysta miał czapkę Chicago Bulls, to mógł pokrywać, a pan nie. A nie jest tej ekipy. Nie ta ekipa. Nie ta ekipa. Nie ten kamerzysta. Co to za montuż, ja u mnie pies na grupie. Miało być to przykręcone. Jeden rany posiadł. 28, patrz. No to co, idziemy sprawdzać ten wagon? Wagon powoli leci, z gracją. 70. To jest trochę przykre, bo z jednej strony dają tutaj nam papier, że tak, że nie wjeżdża nic, a tutaj ewidentnie wjeżdża zapakowany. Wagony zapakowane towarem z Ukrainy. Ale ile jest tych wagonów? No tak, no to będzie gdzieś koło 80, nie? 80. No. Zobacz, jak one wyglądają. W zwierzchu. A jakby, jakby był pusty, to, jakby były puste, to by dzwoniły, tak? Zobacz, sprzedać jak się zobaczy. Nie no widać. Gdzie one były dezynfekowane, umyte kiedyśkolwiek. Ciekawe, co tam jest. Dwa lata temu były może umyte. Ja to jestem ciekawy w ogóle, co tam jest. Zachlapane są błotem, brudne, rdza. Na zewnątrz. Węgla chyba nam nie wiozą. No bo już okres, sezon grzewczy się skończy. Tak. Może pan kamerzysta by tam nagrał. Sam siebie niech nagrał. Jeden lepszy mi. A co to, że policja? Inny ma żołądek? Myśli, że chemia wytrzyma, jego żołądek wytrzyma to. Ale zobacz, obrączkę ma, czyli ma rodzinę, ale o niej nie myśli. Nie myśli o rodzinie. I tak pociąg wjeżdża tu 2-3 godziny. Nie jest. Wszystko te kurwy ukraińskie będą pchać. Sami będą spierdzały. Każdy może dla samochodów? Było jakby świn, kurwa. Widać już koniec tego pociągu, czy jeszcze nie widać? Jest koniec, jest koniec. 50, 60, zaraz zobaczymy. A nie, weź pan się opór z tą kamerą, nagraj pan to. Dla dobra, dzieci naszych, waszych, dwa, niech ludzie też zobaczą tą drugą stronę, o co walczymy. Bo pan tylko nas nagrywa. Nagraj pan ten pociąg. Nie, bo Kaczor kazał tę stronę nagrywać. To ja mam propozycję dla pana. Niech pan wejdzie na słupka, niech pan nagra, co jest w wagonach i pan nam pokaże, my nie będziemy czekać. Tak, dokładnie. Pan nagrywa, że to nie jest. Dużo nam się śmiechra w gębę, kurde. Panowie, jak się podejmuje jakąś pracę i za coś się odpowiada, to się bierze na 100% tą odpowiedzialność. Daliście nam pismo i powiedzieliście, że nic nie wjeżdża. Co to ma znaczyć? Kim wy jesteście? Głupków z siebie robicie. Nie oszukujecie tylko nas. Samy i sami swoich dzieci oszukujecie.
I rodzin. Rodziny swoje oszukujecie. A pan kamerzysta, który ma pierścionek na ręku, zapewne ma rodzinę, dzieci. Niech się pan chce nimi wytłumaczy. A co zrobić? Sam pan przyzwala na trucie narodu. Ja pierdolę. O, tam widzę, że pani kawkę przywiozła. Panie, idź pan na kawkę z kamery. Uśmieszek, no ale poszedłby, ale nie może. To też jest słowo. Kuźwa, no trzeba to zrozumieć. Tylko, że ale kawka jeszcze jest polska. Jeszcze jest polska kawka. Tak, wiadomo jaka jest. A pan jest za grę, to my jesteśmy jak trochę.